Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej 17 do 25 sierpnia. 26 sierpnia przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Zachęcam do podjęcia nowenny poprzedzającej to wspomnienie. Dzień pierwszy, 17 sierpnia. Wprowadzenie. Obraz jasnogórski od samego początku słynął cudami, które nadawały rozgłos Jasnej Górze i ściągały pielgrzymów z całego kraju i z zagranicy. Z listu króla Władysława Jagiełły, pisanego w roku 1428 do papieża Marcina V, a mającego za cel poparcie prośby Paulinów o nadanie Jasnej Górze specjalnych odpustów, dowiadujemy się, iż klasztor utrzymuje się jedynie z jałmużny pątników i ludzi, których tu mnóstwo przybywa. We wspomnianym kościele Bogu Rodzicy Maryi na Jasnej Górze, blisko Częstochowy, mocą Bożą dzieją się często tajemnice wielkich cudów. Jan Długosz, opisując napad na Jasną Górę w roku 1430, podaje: z całej bowiem Polski i krain sąsiednich, mianowicie Śląska, Moraw, Prus i Węgier, na uroczystość Maryi Świętej, której rzadki i nabożny obraz na drzewie wykonany w tym miejscu się znajduje, zbiegał się lud dla zdumiewających cudów, jakie za przyczyną Najświętszej Panny i orędowniczki naszej tu się dokonywały. W Księdze Cudów i Łask z dawnych lat zanotowano 1336 nadzwyczajnych faktów, które uważa się za cudowne, zdziałanych przez przyczynę obrazu jasnogórskiego. Pierwsze notowane cuda są już w XIV wieku. Na przykład księga zawiera opis cudu przywrócenia wzroku malarzowi Jakubowi Wężykowi w roku 1392. Modlitwa dziękczynienia za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w cudownym obrazie jasnogórskim. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska, za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska, za Twoje przedziwne kierowanie dziejami narodu. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska, za wierną opiekę, którą w Twoim wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek narodu polskiego na wszystkich kontynentach świata. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska. Modlitwa czci i miłości. Pani z Jasnej Góry, chwalebna córko Boga Ojca Niebieskiego, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie, przedziwna Matko Syna Bożego, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie, przeczysta oblubienico Ducha Świętego, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie, łaskawa wspomożycielko naszego narodu, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Modlitwa i prośby. Wielka Matko Boga, umiłowana w jasnogórskim wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem, Matko z dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem, Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem, umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem, Matko narodu naszego, której wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod jej opieką w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem przez Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.